Dzień dobry, witajcie w nowym vlogu. Nie wiem, czy widzicie i czy w ogóle zwrócicie uwagę, ale powiem wam, bo jestem zachwycona moim nowym kosem. Tak, to tylko kocyk, ale słuchajcie, nie przepadałam, szczerze mówiąc, za tą kanapą. Ona też strasznie łatwo się brudzi, ciągle trzeba ją czyścić i no nie wiem, jakoś nie podobała mi się osobiście jej formuła w takich trzech fotelach, więc już od dawna szukam jakiegoś takiego fajnego koca, który ładnie by tutaj wyglądał jako taka narzutka właśnie na tą kanapę i kupiłam ten koc, słuchajcie, w Pepco. Naprawdę jest przepiękny, jest tak milutki, to są takie włoskie takie futerko, ale naprawdę jest bardzo miłe, bo niektóre są takie włochate, że one potem się robią w takie kulki, a to są takie jakieś frędzelki bardziej, ale to wygląda z daleka jak puszek, no nie wiem jak to opisać, same widzicie jak to wygląda i naprawdę świetnie się sprawdza, już mamy to od, no nie wiem, od kilku dni mamy ten koc i póki co naprawdę sprawdza się świetnie, zakrywa całą kanapę tutaj oparcie i siedzenie i tutaj zarzuciłam, teraz się zsunął trochę, ale zarzuciłam ten taki dywanik, który kupiłam w Biedronce, kiedyś wam go pokazywałam, że byłam pewna, że kupuję taki w kształcie, wiecie, takiej ala skóry, a się okazało, że on był prostokątny, w ogóle nie zwróciłam uwagi, jak go kupowałam i przez to nie podobał mi się gdzieś tak do położenia na przykład na podłodze i tylko używałam go do zdjęć. Ale teraz na kanapie, no uważam, że wygląda naprawdę bardzo fajnie, o, w ten sposób zarzucone. No i jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, będę zakładała sobie nowe paznokcie, zakładała, właściwie malowała hybrydami, dlatego, że od kilku dni chodzę bez, po tym zabiegu, od tego zabiegu tutaj już nie noszę tych plastrów, nic na palcach, bo szybciej mi się goją po prostu, a nie wygląda to już tak tragicznie, oczywiście jakoś tak bardzo specjalnie wam tego nie będę pokazywać, bo nie jest to zbyt estetyczne, ale generalnie dłoń wygląda w miarę, tutaj tylko na kostce mam ślad jeden, ale ogólnie wydaje mi się, że już jest całkiem w porządku i chciałabym sobie dzisiaj właśnie zrobić paznokcie. Mam pomysł na takie już wiosenne, także zobaczymy, co mi z tego wyjdzie i mam przepiękną nową kolekcję lakierów marki Indigo, taką właśnie typowo wiosenno-letnią. Jestem mega podekscytowana na używanie tych kolorów, dlatego też mam nadzieję, że już całkiem się pozbędę tych zmian skórnych w najbliższym czasie, żeby na lato móc zaszaleć z jakimś takim neonowym odcieniem, bo dzisiaj jeszcze mam pomysł na taki trochę bardziej stonowany, ale też z kolorem manicure, także pokażę wam na pewno jak zrobię i też pokażę wam te kolory, bo są naprawdę prześliczne. Nałożę sobie olej na włosy, bo wczoraj na wieczór zapomniałam, graliśmy w Overcooked, bo sobie pobraliśmy i do późna w sumie i tak to wyszło, że nie nałożyłam sobie już oleju, także nałożę sobie i posiedzę z nim trochę. No i tak jak mówiłam, chciałam wam pokazać nową kolekcję lakierów Indigo, jest po prostu cudowna. Kolekcja nazywa się Santorini i nic dziwnego, bo jest naprawdę wyjątkowa, kolory są intensywne, typowo takie wakacyjne, no coś pięknego. Jak widzicie, mamy tutaj przekrój niebieskich odcieni, od takiego jasnego, pastelowego, przez takie kobaltowe, tutaj taki chabrowy. Mamy dwa różowe odcienie, taki jeden jaśniejszy, drugi bardzo intensywny, taki fuksjowy trochę. Tutaj mamy pomarańcze i tutaj mamy ich naprawdę mnóstwo, od takiego bardziej nudziakowego, brzoskwiniowego, po naprawdę niesamowicie intensywne, wręcz takie trochę pod korel wpadające pomarańcze, bardzo, bardzo intensywne i neonowe też są. Zaraz wam pokażę moje ulubione, bo wiecie, no tutaj tak mogę wam pokazać na opakowaniu, ale to nie oddaje tak w 100%, jak bardzo intensywne są te odcienie, więc za chwilę wam pokażę. No i tutaj mój chyba ulubiony rządek, zwłaszcza jeśli chodzi o te żółte odcienie. Marzył mi się żółty odcień właśnie lakieru na wiosnę i lato, także tutaj mamy też mnóstwo kolorów do wyboru, zwłaszcza jestem fanką tego Citrullina. Po prostu cudowny, przepiękny odcień żółtego, takiego pastelowego. No i jeśli chodzi o kilka moich ulubionych odcieni, to Bamboleo, spójrzcie, taki przepiękny, limonkowy, intensywny, ale jednocześnie taki pastelowy odcień, no naprawdę coś pięknego. Kolejny żółty, ten idealny, chyba mój ulubiony z całej kolekcji, tak jak wam mówiłam, spójrzcie, przepiękny, słoneczny, ale jakby taki rozbielony odcień żółci, Citrullina. Kolejny Giorgio Banani i to jest właśnie taki trochę bananowy odcień, ale trochę bardziej wpadający już w pomarańcz. I ten
niebieski, jasny odcień, to jest taki zgaszony błękit, trochę taki brudny błękit, no też prześliczny. No i kolejne trzy to Nudaholic. Spójrzcie, przepiękny właśnie taki nudziakowo-brzoskwiniowy. Właściwie to jest odcień nude, taki neutralny, cielisty, ale wpadający lekko w brzoskwinie. Kolejny Maria Antonina, czyli no tak intensywny, różowo-fuksjowy kolor. I ostatni, który chciałam Wam pokazać, to Kamikaze, moim zdaniem najładniejszy pomarańcz z tej kolekcji i chyba najładniejszy w ogóle, jaki kiedykolwiek miałam. I tak wyglądają skończone paznokcie, musiałam Wam pokazać przy samym parapecie, dlatego że tylko tutaj jest na tyle jasne, żeby było widać, jak te kolory wyglądają w połączeniu. Zrobiłam takie delikatne ombre i powtarzam, że jak za każdym razem, kiedy robię paznokcie, nie jestem mistrzem w robieniu paznokci i na prawej ręce nie mam ombre, tylko mam normalnie pomalowane paznokcie, bo sama nie potrafię sobie lewą ręką, słuchajcie, tego zrobić, ale tutaj bardzo, bardzo mi się podoba ten efekt. Palce mi się świecą, mam oliwkę na skórkach, mam bardzo je wysuszone, więc no, zdaję sobie sprawę z tego, jak wyglądają, ale generalnie efekt wygląda cudownie, bardzo wakacyjnie, aż zachciało się jechać w jakieś ciepłe kraje. I to są te dwa kolory, których użyłam, które mam na paznokciach, czyli Nudaholic, to taki brzoskwiniowy właśnie beżyk, i Citrulina, ten, o którym Wam mówiłam, to jest mój ulubiony kolor z całej kolekcji. Chciałam Wam pokazać moje nowe ulubione śniadanie. Nie pamiętam, czy już Wam go nie pokazywałam czasami. Wydaje mi się, że mogłam pokazywać. Na pewno w porannej rutynie coś tam pokazałam, ale to było tak w skrócie i chciałam Wam powiedzieć, że to jest naprawdę moje ulubione śniadanie. Natomiast zastanawiam się, czy nie nagrać niedługo takiego nowego filmu z ulubionymi śniadaniami, bo kiedyś nagrałam taki film i on jest bardzo popularny. Wiele razy dostawałam wiadomości, czy nagram nowe przepisy. I mam kilka takich właśnie śniadań, głównie z przepisów Elizy, co prawda, ale oczywiście dodałabym ją w opisie i powiedziała w filmie, że to są jej przepisy, natomiast może fajnie było obejrzeć, jakie robię, jakie przygotowuję. No i jeśli chodzi o to śniadanie, to naprawdę mam obsesję i to są takie jakby lody, malinowo w moim przypadku, malinowo-kakaowe, malinowo-czekoladowe, i tutaj daję tak banana, pół opakowania twarogu, tak no pół, niecałe pół, maliny mrożone, siemielniane, kakao, dwie kostki gorzkiej czekolady i kefir, żeby to się wszystko dobrze rozmieszało. I to jest, słuchajcie, niebo w gębie, naprawdę, ja to uwielbiam i teraz praktycznie codziennie to jem. I tak jak kiedyś nie pomyślałabym, że będę lubiła kefir, bo naprawdę nie lubiłam i było to dla mnie coś ohydnego, to tutaj mam taką formę, w której jestem w stanie go zjeść, wypić, jak wolicie nazwać, określić. Naprawdę smakuje to przepysznie. No i teraz to wszystko sobie miksuję. Zawsze taka wielka porcja mi z tego wychodzi. Naprawdę, uwierzcie mi, że takim śniadaniem, mimo że jest słodkie, bo wiem, że niektórzy nie potrafią się najeść słodkim śniadaniem, ja też kiedyś tak miałam, ale tutaj w związku z tym, że wszystkie te produkty, o których Wam powiedziałam, są tam zawarte, naprawdę ja się tym niesamowicie najadam, jestem tak pełna, czasami nawet nie mogę tego dojeść, więc uwierzcie mi na słowo, albo spróbujcie sobie czasami. Wiem, że każdy ma jakieś tam inne preferencje, ale spróbujcie. Naprawdę serdecznie Wam to polecam. No i tak to wygląda po zmiksowaniu. Średnio wiem, ale uwierzcie na słowo, jest przepyszne. I jak już tu jesteśmy w kuchni, to pokażę Wam dwie rzeczy, które kupiłam w Homla. Właściwie poszłam w innym celu, ale stwierdziłam, że kupię sobie parę rzeczy. W sumie więcej nawet mnie kusiło. I jeszcze na pewno wrócę, ale tak, kupiłam sobie ten koszyk na owoce. Jedyny minus jest taki, że te dziury tutaj są tak duże, te przerwy są tak duże, że niestety na przykład o tam leży taki czosnek już napoczęty, no on wypada mi z tego koszyka, więc musiałam go położyć obok, ale generalnie bardzo mi się podoba, bardziej niż ta miska, w której wcześniej mieliśmy owoce i warzywa. No i kolejna rzecz to
taka filiżanka na tacce. O, tak to wygląda. Mamy taką tackę ceramiczną z łyżeczką złotą, tutaj z napisem Weight. I do tego jest taka malutka filiżanka, też z napisem ze złotym uchem. Bardzo mi się to podobało. No nie wiem, czasami mam ochotę na taki, wiecie, na takie celebrowanie i czy tam herbatę, czy kawę. Kawę w ogóle ostatnio praktycznie nie piję. A miałam wam właśnie powiedzieć, że kiedyś miałam fazę dużą na kawę, zresztą wiecie, potem miałam fazę na inkę już tutaj jak mieszkaliśmy, a teraz praktycznie wcale nie piję, chyba że naprawdę już najdzie mnie ochota, ale za to piję dużo herbat, także na co tam będę miała akurat ochotę, to będę sobie piła w takiej filiżaneczce, albo nawet jak ktoś przyjdzie, to fajnie coś takiego mieć, chociaż kupiłam tylko jedną, szczerze wam powiem. Nie wiem, jakoś tak mnie skusiło i bardzo mi się podoba. I kolejna rzecz, którą kupiłam do domu, to ta palemka. Słuchajcie, wczoraj w Biedronce byliśmy i tak mi się rzuciła w oczy. Kosztowała chyba 15 zł, coś takiego już z doniczką. A ogólnie mi się bardzo podobają kwiaty takie typowo całkowicie zielone i palmy to już w ogóle bardzo lubię. Chciałabym taką dużą mieć, ale no nie za bardzo miałabym ją gdzie postawić. Chociaż ostatnio właśnie tak staram się jakieś nowe dekoracje do domu zdobywać. Chciałabym tutaj jeszcze na tej komodzie jakoś fajnie coś wymyślić, ale właśnie szukam inspiracji póki co. Także to jest taki pierwszy krok. Palemka. Mam nadzieję, że przeżyję, bo no ja nie jestem zbyt dobra w utrzymywaniu kwiatów przy życiu. Tak samo te róże już niestety nie żyją. Słuchajcie, zaraz wam pokażę. Tutaj plotkara na ekranie, jak jadłam śniadanie. Spójrzcie. Tyle zostało z róży. Były ładne jeszcze, one wszystkie były opadnięte, ale płatki były ładne i stwierdziłam, że je zostawię do dekoracji, ale nie do końca mi się to podoba. Tomek w ogóle nie wiem, po co to zrobił, wsadził tą kulę tutaj na czubek. Nie wiem, dobra, na razie niech sobie tak będzie. Musimy i tak tutaj jakoś jeszcze poprzestawiać i no nie za bardzo kolorystycznie mi chyba po prostu pasują te płatki tutaj, także chciałabym jakiegoś takiego zielonego kwiatka, nie za dużego, i wsadzić go w środek tutaj w tą donicę, żeby był w tym szkle w środku. Myślę, że fajnie będzie wyglądać. No i jeśli chodzi o naszą kanapę w całości, to tak ona teraz wygląda z tym kocem. Jest wysiedziana, bo siedziałam przed chwilą na niej i tutaj zarzuciłam ten dywanik, tak jak wam mówiłam. Dzisiaj ogólnie już powinny być w Lisku te różowe, o którym wam mówiłam, że chciałam kupić i teraz są za pół ceny. Dzisiaj już powinna być ta przecena. Natomiast dzisiaj nigdy się nie wybieram, bo nadal jestem przeziębiona, ale jutro mam badanie w szpitalu kolejne i potem może uda się podjechać, jak już i tak będę poza domem i mam nadzieję, że uda mi się dorwać tamten dywanik, bo bardzo mi się podoba. Także tak to w tej chwili wygląda. Chciałabym jeszcze kupić kilka jakichś poduszek. Widziałam, że w Pepco są fajne takie puchate poduchy jak ta, tylko że białe, różowe właśnie w takim kolorze i szare, także no to są wszystkie takie kolory, które moim zdaniem będą tutaj pasowały, więc może uda mi się kupić. Generalnie też na krzesła tutaj te przy stole chciałabym takie mini dywaniki, coś jak ten, tylko że takie jakieś mini, bo nie przepadam za tymi krzesłami, a fajnie by wyglądały z takim puszkiem, no ale to jeszcze zobaczymy, jak to wyjdzie. No i mój kwiat, słuchajcie, trochę się rozrósł ten, bo bardzo długo nic się nie działo, w ogóle żaden liść nowy nie wyrastał. On nadal jest taki biedny, bo tutaj jest 5 liści, ale no tak jak mówię, na początku były 3, więc już jest i tak postęp. Wyrósł na początku ten, a potem długo w ogóle zapomniałam o nim, bo przestawiłam go tutaj w cień. Mam wrażenie, że mu to służy, bo jak stał przy oknie, to w ogóle nie rósł, nic a nic. A teraz zaczął rosnąć i wypuścił tego. Tak dosłownie w kilka dni wyrósł cały listek i widzę, że już tutaj zaczyna się coś dziać, z tego wyrastać i ten też się otwiera, więc może z nich coś mi na dniach wyrośnie, mam nadzieję, także może za chwilę podleję, bo ja zapominam naprawdę podlewać, ale mam wrażenie, że im rzadziej podlewam tego kwiata, tym ładniej on rośnie, więc no może to jest jakiś klucz, może on nie potrzebuje za dużo wody. Skończyłam właśnie nagrywać nowy film, nagrałam makijaż nowościami Urban Decay, coś mnie nie ostrzy, o. Dzień dobry. zgłodniałam bardzo w ogóle. Muszę dojeść to moje poranne smoothie bowl, powiedzmy, bo tak jak wam mówiłam, no dzisiaj naprawdę nie dałam rady, byłam niby bardzo głodna, ale zjadłam połowę tego i tak się napełniłam, że myślałam, że pęknę, dlatego już teraz zgłodniałam i muszę sobie dojeść. Nagrałam taki makijaż
Smoky Eye z Cat Crease połączone. Fajne nowości, powiem Wam, także koniecznie sprawdźcie ten film. Myślę, że będzie jako pierwszy przed vlogiem, bo planuję ten film z Bad Bunny Kay dodać jeszcze w tym tygodniu, a vloga na początku przyszłego. Także zerknijcie sobie, jeśli chcecie zobaczyć, jak ten makijaż powstał. Miałam rozpuszczone włosy, ale coś dzisiaj kompletnie się mnie nie chciały słuchać. Te moje fale pokręciłam, ale nie byłam zadowolona do końca z tego, jak wyglądały, więc związałam sobie, zwłaszcza, że teraz już nie będę chyba nic takiego dzisiaj nagrywała. Chcę zrobić we vlogu, też Wam może pokażę porządek w szafce z kosmetykami, ale w łazience. Dlatego, że tam ostatnio spontanicznie sprzątałam jedną półkę, jak coś tam wkładałam, jak przyjechaliśmy z Płocka, to wkładałam rzeczy po prostu z powrotem i tak spontanicznie sobie ogarnęłam jedną półkę i dużo rzeczy się pozbyłam, a właściwie odłożyłam do oddania i zawiozę tam mamie, wiecie, znajomym i może jak coś mi zostanie, to do rozdania pójdzie, ale generalnie część tam rzeczy jest używanych, więc tylko te nowe daję zazwyczaj do rozdania. Chociaż ostatnio się zastanawiałam, czy nie oddać części kosmetyków komuś, jak ktoś będzie bo mam naprawdę dużo używanych też kosmetyków, których jeszcze nie oddałam. Mówiłam Wam, że chciałam oddać też część do domu samotnej matki, ale nazbierało mi się znowu trochę więcej kosmetyków i chcę zrobić znowu też porządek tutaj w tym moim beauty roomie w kosmetykach, bo znowu jest już tego wszystkiego za dużo, natomiast nie wiem, kiedy będę miała na to czas. Słuchajcie, tak jak mówiłam, pokazuję Wam szafkę w łazience. To jest ta szafka taka z tyłu, jak stoi przodem do lustra, to ona jest za mną. Mamy taką naprawdę bardzo dużą, spójrzcie, ona tam jeszcze idzie do góry. I tutaj na dole już zrobiłam, tak jak mówię, to jest w miarę porządek moim zdaniem i uporządkowałam rzeczy, te, których nie używam, to po prostu rzuciłam do jednej torby, do oddania komuś, albo jakieś tam stare też było, kilka produktów, które już były do wyrzucania, podacie do użycia, jakieś tam resztki, a teraz zrobię porządek na tej półce. Tutaj mam głównie jakieś maseczki, peelingi do twarzy, tutaj wszystkie maseczki w płachcie i tutaj jakieś tam rzeczy Tomka, to w sumie mogę przestawić tutaj, bo to są jego rzeczy, i lakiery do włosów, takie tam pierdoły, to tutaj właśnie zrobię teraz porządek, a tam u góry mam, tam mam jakieś bomby do kąpieli, tutaj mam rzeczy do opalania i jakieś różne balsamy i też peelingi do ciała, także te dwie półki zrobię porządek i pokażę Wam, jak to wygląda już po, bo nie chcę tutaj Was zanudzać sprzątaniem, ale pokażę Wam efekt po. Dobra, porządek zrobiony, nadal jest tego bardzo dużo, ale pozbyłam się naprawdę sporej ilości i teraz tak, tutaj dołożyłam jeszcze produkt do mycia pędzli. Szczerze, nie jestem wielką jego fanką, ale jak nie mam nic innego pod ręką, no to jest okej, ale nie doczyszcza tak w 100%, mam wrażenie. I tutaj, tak jak mówiłam, Tomka jakieś rzeczy, antyperspiranty, tutaj mam krem do rąk, jakąś taką odżywkę do rąk, odżywkę? Tak, odżywkę do ręki, paznokci. I tutaj mam generalnie w większości produkty do twarzy, tutaj mam zapasy moich ulubionych kremów i serum, tutaj mam hydrolat, tu produkty do twarzy z The Ordinary, bo jeszcze mam nadzieję, że ich będę używała dalej, chociaż już od jakiegoś czasu zmieniłam trochę pielęgnację, no ale zobaczymy, muszę się jeszcze zastanowić chwilę nad nimi. Dalej mam tutaj płyn micelarny, zapas pianki dwie w zapasie do mycia twarzy, bo ich zużywam najwięcej. Tutaj jakieś serum i krem do twarzy też w zapasie. No i tutaj mam dalej produkty do włosów i na kolejnej półce tam jakieś maści, nożyczki, pędzel, jakbym miała kiedyś ochotę pomalować sobie włosy sama, chociaż nie sądzę, że już będę to robiła sama jeszcze kiedyś, no ale nie wiadomo. Dalej mam tutaj lakiery do włosów. Wiem, że mogłoby tutaj stać, ale już nie chciałam się wszystkiego przestawiać. Tu mam kilka produktów takich do twarzy, które nie są maseczkami, czyli jakieś tam takie miniaturki głównie, które zabieram ze sobą w podróż czasami. I mini szczoteczkę Foreo, generalnie właśnie takie miniaturki produktów do twarzy. Tutaj mam peelingi i maseczki wszystkie odtąd do dotąd. Tutaj mam maseczki w płachcie, jest ich naprawdę bardzo dużo. Gdy będę robiła jakieś to zdanie, to na pewno coś tam dorzucę z maseczek, bo mam ich masę. Tutaj mam jakieś płatki pod oczy, hydrożelowe to wszystko, tutaj plasty na nos, taką miniaturkę, rękawiczki Glove i tutaj taką małą też w zapasie. Tutaj mam jeszcze maseczki w płachcie i tutaj, które są w takich większych opakowaniach i tu mam taką maseczkę magnetyczną. Miałam kiedyś zrobić film i w końcu jakoś tak się nie złożyło, ale będzie fajna może do jakiegoś
filmu na Instagram i on się zdejmuje takim magnesem, fajnie to wygląda bardzo. I tutaj znowu jakieś miniaturki żeli pod prysznic na podusz. Dalej tutaj mamy jakieś balsamy, peelingi w zapasie, których też już masę się pozbyłam, naprawdę uwierzcie mi, że tego było dużo więcej. Tutaj mam dwa olejki do ciała, tutaj mam wszystkie rzeczy, których używam do opalania, jakieś samoopalacze, to jest taki fajny produkt z Vita Liberata, który daje szybki taki efekt jednorazowy, powiedzmy, ale naprawdę bardzo ładny, takiej rozświetlonej opalenizny. Balsamy po opalaniu, tutaj mam tak randomowe trochę szampon z Johnson's, którego używałam kiedyś do mycia pędzli i też go mam tak w zapasie, powiedzmy. Tutaj mam peelingi kawowe z Body Boom i z Nakomi. Tutaj mam bomby do kąpieli, no i tam już takie jakieś też zapasy chusteczek, jakieś takie wakacyjne produkty, tarkę do stóp. Także tak to się prezentuje o wiele lepiej niż wcześniej. Hej kochani, słuchajcie, chciałam Wam już tylko podziękować za oglądanie tego vloga, bo zapomniałam się wcześniej pożegnać. Także dziękuję i dajcie kciuk do góry, jeśli Wam się podobał. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaki, pa, pa!